Siemanko, witam Was w kolejnym TechNewsie i dzisiaj może troszeczkę mniej technologicznie, a bardziej branżowo, gamingowo, bo mowa tutaj o konferencji CD Projekt Red, która online przedstawiła wyniki finansowe, zapowiedziała to, co studio będzie robić w nadchodzącym czasie, jakie nowe gry, jaki rozwój gier itd., itd. Wygląda to całkiem nieźle, więc podoba mi się akurat takie omówienie, aczkolwiek patrząc na to, jak giełda zareagowała na to ogłoszenie, to nie rozumiem tego. Dlatego dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o tym właśnie, ile CD Projekt Red, w ogóle cała grupa CD Projekt zarobił w minionym roku, jak do tego wszystkiego odniósł się Cyberpunk, jak w ogóle Cyberpunk wygląda w świetle całego CD Projektu, kiedy jakieś nowe gry, co z Wiedźminem i tak dalej. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam do oglądania. Okej, więc przejdźmy najpierw do kasy. Do tego, ile CD Projekt zarobił, ile wydał w minionym roku. A więc podsumowując całą produkcję Cyberpunka, jest to prawdopodobnie druga najdroższa gra w historii, ponieważ koszt produkcji wyniósł 1,2 miliarda złotych, ponad 300 milionów dolarów, co przebija GTA 5 i jednocześnie niekoniecznie przebija czy zrównuje, bo takich oficjalnie danych nie mamy, ale na pewno podchodzi pod Red Dead Redemption 2, które kosztowało coś między 1,3 a 1,7 miliarda złotych. Więc daje to nam drugą najdroższą grę w historii. Ja wiem, teraz ludzie do Anthema się odniosą, bo bodajże Anthem miał być najdroższą grą w historii, natomiast tam szef EA zapowiedział, że oni chcą przeznaczyć 500 milionów dolarów na cały rozwój projektu, który już teraz jest porzucany, więc na pewno tyle nie przeznaczą. To były szumne zapowiedzi. Tutaj odnoszę się troszeczkę do tego, jak kiedyś robiłem filmy, że Cyberpunk najdroższą grą w historii, to ludzie strasznie na mnie siadli i mówili: hej, no tyle droższych gier było. No i widzicie, oficjalnie tutaj mamy podane, bo w Red Dead Redemption tak naprawdę nie wiemy, ile oficjalnie kosztowało. Według szacunków było droższe, no ale oficjalnie CD Projekt Red stworzył raczej najdroższą grę w historii, oficjalnie, bo nieoficjalnie, czyli bez wyników, tak naprawdę bez podsumowania Red Dead Redemption 2, jest to druga gra najdroższa w historii. Ale tym się nie ma co chwalić, bo wydawać pieniądze każdy umie, teraz trzeba tylko na tym zarobić. No i tutaj CD Projekt Red też zarobił, o tym takie informacje już też w grudniu Wam podawałem, że tak naprawdę już dzień po premierze Cyberpunk się zwrócił, bo wchodziły w to preordery, no i sprzedaż premierowa. W sumie zarobił prawie 1,8 miliarda złotych, co daje nam czysty zysk na poziomie mniej więcej 0,5 miliarda złotych, co jest bardzo dobrym wynikiem, ale cały CD Projekt zarobił w minionym roku prawie 1,2 miliarda na czysto. To znaczy, że za praktycznie drugą połowę tego zysku Cyberpunk odpowiada tylko za połowę, a druga połowa to inne produkty. Gwint, Wiedźmin, który sprzedał się w 2 milionach kopii i jest to drugi najlepszy roczny wynik zaraz po wyniku premierowym sprzed 6 lat. Więc serial Netflixa robi robotę, zaraz będziemy mieli kolejne sezony. Premiera też na Switcha zrobiła robotę, dlatego Wiedźmin tak dobrze się sprzedawał. Ba! Ja kupiłem swoją drugą kopię Wiedźmina w tym roku na Steama, bo tylko na Steamie można było grać w Wiedźmina za pomocą GeForce Now, gdzie za niedługo potem, jak kupiłem wersję na Steama, co prawda na bardzo dobrej pomocy, bo za 3 dychy dostałem wersję Game of the Year Edition, no to jakiś miesiąc, dwa później GeForce Now dodało obsługę GOGa. No i teraz mam dwie gry, za pomocą których mogę grać na GeForce Now, więc obstawiam, czyli cały czas zostaję przy tej gogowej wersji, bo tam mam achievementy. No ale to już mniej istotne. Gwint też bardzo dobrze się rozwija, GOG też się rozwija, nie zapominajmy. GOG to jest jednak sklep, on działa podobnie jak Steam, podobnie jak Epic Store. Natomiast pamiętajcie, o tym Wam nie mówiłem, ale Epic Store przyniósł prawie 500 milionów, pół miliarda dolarów strat od czasu funkcjonowania, więc gigantyczne straty dla Epic Games. Natomiast Epic Games jest bardzo bogate i oni mówią, że dla nich takie straty są ok, że oni i tak się odkują.
i za kilka lat Epic Store powinien przynosić gigantyczne zyski. Bo wiecie, na razie to oni głównie rozdają gry za darmo. Swoją drogą bardzo fajne, kilka naprawdę fajnych tytułów wyrwałem na Epic Store, więc super sprawa. Ale my wracamy do naszego CD Projekt Red. Więc zarobili dużo, jest to wzrost o 550% w stosunku rok do roku, najwyższy historyczny zysk firmy. Natomiast giełda wcale optymistycznie nie zareagowała. CD Projekt cały czas topnieje na giełdzie, już 160 zł. Powiem Wam szczerze tak, ja już dość tam pieniędzy wsadziłem, troszeczkę jestem stratny. Gdybym miał wolne fundusze, to prawdopodobnie dalej bym zakupił troszeczkę akcji, bo prędzej czy później CD Projekt się odbije. Odbije się jak zapowiedzą nowego Wiedźmina. No i dużo jest clickbaitowych tytułów w internecie. Sam się zastanawiam, czy do tego filmu takiego nie dać, bo tak naprawdę nowy Wiedźmin wyjdzie. Wiedźmin Monster Slayer, czyli wersja, no tak naprawdę Pokémon Go w wersji wiedźminowej na telefony w rozszerzonej rzeczywistości. Nie mogę się doczekać. Żałuję troszeczkę, że nie my Polacy testujemy tego Wiedźmina, tylko na przykład Nowa Zelandia miała wersję testową i mogli sobie grać właśnie w Monster Slayera. Jestem mega ciekawy, jak to wyjdzie finalnie. Czy powtórzy sukces Pokémon Go? Raczej nie. Natomiast jeżeli w ogóle będzie jakimkolwiek sukcesem, to będzie bardzo, bardzo fajnie. Za tą grę jest odpowiedzialna studio Spoko, czyli taka spółka córka, studio, spółka CD Projektu. Nie zajmuje się tym bezpośrednio CD Projekt Red, tylko właśnie Spoko. No, prawdopodobnie jakieś tekstury i tak dalej w ramach kooperacji dostali od głównego studia, ale tutaj nie angażują programistów głównego studia w tworzenie tej gry i bardzo dobrze, oni się powinni skupić na poprawianiu Cyberpunka i na tym też właśnie się skupiają. Tutaj też CD Projekt zapowiada, że w tym roku jeszcze dostaniemy darmowe DLC-ki. DLC-ki to standardowo będzie Siodło dla Konia, znaczy to nie ta gra. To będą jakieś takie małe dodatki. Wiecie, to jest spoko, to nie jest tak, że ja się teraz naśmiewam z DLC-ków. Płatne DLC w postaci Siodło dla Konia to są śmieszne rzeczy, chociaż śmieję się z tego, a skiny do Lola kupuję. Więc hipokryzja na całego, możecie mnie zjechać w komentarzach. Natomiast fajne są takie DLC-ki, dlaczego nie, jak dostajemy jakieś dodatkowe rzeczy, ale jednak ja oczekuję tutaj na pełnoprawne dodatki do Cyberpunka, które mam nadzieję będą od początku do końca zrobione bardzo dobrze. Przypominam, że Serce z Kamienia i Krew i Wino, te dodatki oceną graczy i krytyków przebiły nawet podstawkę Wiedźmina, więc no jeżeli taki poziom pokazałby CD Projekt w wypuszczaniu dodatków do Cyberpunka, to na pewno gra byłaby w stanie odzyskać trochę rynku. A propos właśnie gry. Gra sprzedała się w ilości 13,7 miliona kopii. Jest to poniżej oczekiwań, jakby średnie szacunki sprzedaży były na poziomie miliona kopii więcej, a najgorsze, takie najbardziej pesymistyczne, były na poziomie 13,8, więc 100 tysięcy więcej, więc tutaj CD Projekt, jakby Cyberpunk nie dowiózł tych oczekiwań rynku, stąd prawdopodobnie tak kiepska wycena na giełdzie, natomiast w stosunku do tego, jaka była wycena przed premierą, na grubo powyżej 400 zł, a teraz mamy 160 zł za akcję, no to nie wiem, czego ci inwestorzy oczekują. Moim zdaniem jest tu jakaś lekka manipulacja tymi faktami, bo moim zdaniem jest to bardzo dobry wynik finansowy i CD Projekt może, no jakby ma pieniądze na inwestowanie w nowe gry. Maintenance, utrzymanie i poprawianie Cyberpunka już nie będzie kosztować tyle co produkcja, więc tutaj CD Projekt nie wyda już wiele więcej na tą grę, on teraz będzie raczej inwestował w nowe gry. Monster Slayer wyjdzie, ok. Wiedźmin 3 czeka nas next genowy update, to o tym Wam też nie mówiłem, czyli dostanie Wiedźmin 3 Ray Tracing. Podobnie też next genową wersję na konsolę najnowszej generacji dostanie Cyberpunk. Nie wiem, z czym to się wiąże, jeżeli mam być szczery, bo jak usłyszałem, że dostanie Cyberpunk, wejdzie na konsolę nowej generacji, to z początku miałem takie: to czekaj, to on nie jest dostępny na konsolę. Nie, jest, tylko pewnie będzie wiązać się to z jakąś aktualizacją graficzną. Cyberpunk też, jak czytałem, wiadomo, ja teraz zbieram informacje z różnych newsów. Newsy o wynikach finansowych to jedno, a teraz drugą sprawą jest to, o czym mówię.
CD Projekt rozmawia też z Sony, bo przypominam, Sony usunęło ze swojego sklepu online właśnie Cyberpunka. Nie jest tam dostępny, jeżeli chodzi o możliwość zakupu. Stąd też prawdopodobnie mocno zaniża to wyniki sprzedażowe. Ponieważ jednak PlayStation 5, w ogóle PlayStation jest najpopularniejszą konsolą na rynku i to sporo przebija popularnością Xboxa. Stąd też na pewno bardzo dużo użytkowników w takiego Cyberpunka by pograło, kupionego bezpośrednio w PS Store. Stąd też, jeżeli uda się im dogadać, a na pewno uda im się dogadać, jak udowodnią, że gra jest poprawiona, wtedy ta gra znowu trafi do PS Store i będzie się dobrze sprzedawać, więc będzie generować zyski. Wiedźmin! Cała trylogia sprzeda się w 50 milionach kopii, a Cyberpunk ma to przebić. Tylko, że też jeszcze jedna sprawa, Cyberpunk ma być całą franczyzną. Ma być taką franczyzną jak The Witcher, czyli nie Wiedźmin 3, który generalnie odpowiada za znaczną większość tych sprzedanych kopii całej trylogii, bo za 30 milionów. Ale to oznacza, że jedynka i dwójka rozeszły się w nakładzie aż 20 milionów. Wiadomo, nie wiem, czy CD Projekt wlicza to te wszystkie giveaway'e, gdzie jedynka była za darmo, nawet dwójka swego czasu było za darmo. Te gry czasami sprzedawały się po 5 zł, po 10 zł, ale zawsze to jest jakaś sprzedaż. 30 milionów kopii Wiedźmina 3, gdzie plan jest taki, założenie i moim zdaniem jest to jak najbardziej realne, że Cyberpunk tą liczbę przebije w czasie krótszym niż osiągnął to Wiedźmin, więc no, zyski z tej gry będą ogromne, wiadomo, już są przeceny i w przyszłości będą jeszcze niższe, natomiast na pewno będzie generować to bardzo, bardzo dużo pieniędzy jeszcze dla CD Projektu przez długi czas. No i CD Projekt opiera się teraz na dwóch franczyznach, Wiedźmin i Cyberpunk. Stąd Wiedźmin, wiadomo, jest niezależny od CD Projekt, ale powstaje serial Netflixa, stawiam, że Cyberpunk też prędzej czy później będzie ekranizowany, ponieważ to nie jest tylko polska gra, ale to jest przede wszystkim uniwersum RPG papierowego, legendarne w Stanach, może mniej u nas, więc jest to taka franczyzna znacząca i wydaje mi się, że tutaj CD Projekt będzie wokół tego chciał ugrać. Troszeczkę zrobiłem z tego Tech Newsa takie, nie wiem, wiadomości dla inwestorów, jakbym chciał wszystkich uspokoić, że CD Projekt będzie miał się dobrze, bo moim zdaniem będzie miał się dobrze. CD Projekt tak naprawdę mógłby super uratować swoją sytuację, jeżeli chodzi o wycenę akcji, jednym prostym zabiegiem, którego bardzo dobrze, że nie robią. Oczywiście dla mnie minus, no ale bardzo dobrze, że tego nie robią tak pochopnie, a mianowicie zapowiedzi nowej gry pełnoprawnego RPGa w uniwersum Wiedźmina, bo te Monster Slayery, Gwinty, czy też taka gra była połączona z Gwintem, kurczę, zapomniałem, Thronebreaker, chyba tak. I jeżeli chodzi o uniwersum Wiedźmina, czyli tak zwanego Wiedźmina 4, którym może być dowolnym Wiedźminem, czy to jakąś Wiedźminem online, czy coś takiego, o tym jakby CD Projekt na razie nie wspomina, tylko wspominał wcześniej w wiadomościach dotyczących podziału nowego w firmie, że w przyszłym roku 2022 zaczynają pracę nad dwiema nowymi grami symultanicznie. W tym samym czasie będą produkować dwie nowe gry. No i mam nadzieję, że jedną z nich będzie Wiedźmin, więc CD Projekt, nie wiem z czego wynika fakt takiego odwlekania Wiedźmina, czy oni chcieli zarzucić jakiś temat, żeby zdywersyfikować źródło fanów na takich, wiecie, magia i miecz, jakim jest Wiedźmin, no i jaki wiele osób lubi, ale nie wszyscy, i tutaj mamy taki futurystyczny FPS, third person view, więc mamy teraz dwie grupy fanów, dwa różne produkty i możemy je symultanicznie rozwijać, tworzyć gry w tych uniwersach i docierać do większej ilości odbiorców. Podoba mi się ten model, ale dziwi mnie to, że tak długo nie ma nic o kolejnym Wiedźminie. Jego produkcja już powinna się zaczynać. Jeżeli mamy 5 lat czekać na następną grę, no to przerwa między trzecim Wiedźminem a kolejną częścią to będzie ponad 10 lat. Ok, The Elder Scroll też pokazuje, że można ponad 10 lat wymęczyć, jeżeli chodzi o kolejne części. Natomiast jakby nie patrzeć, seria Wiedźmin jest kurą znoszącą złote jajka, jeżeli chodzi o CD Projekt.
Kręci się serial Netflixa, który jest bardzo popularny, który będzie trwał prawdopodobnie około 5, 6, 7, może nawet 8, 9 sezonów, w zależności od tego, jak bardzo będą chcieli rozwlekać całą historię opowiedzianą w sadze. Natomiast saga jest spokojnie na 8 sezonów. Jeżeli teraz wzięliby się za produkcję gry, to następna część uniwersum Wiedźmina wyszłaby za 5 lat jeszcze w trakcie wydawania serialu, co na pewno napędziłoby sprzedaż tejże gry. Stąd strategicznym ruchem ze strony CD Projektu byłoby bardzo dobrze, jeżeli by takiego Wiedźmina wypuścili. I nie mówię to tylko dlatego, że jestem gigantycznym fanem całego uniwersum gry i w ogóle wszystkie trzy gry przeszedłem, całą sagę przeczytałem bodajże 5 razy, włącznie z opowiadaniami, więc jestem ogromnym fanem. Natomiast no, czekam na jakieś decyzje związane właśnie z pełnoprawną grą, bo Monster Slayer, jakkolwiek jest fajną ciekawostką, tak jednak nigdy nie będzie pełnoprawnym tytułem, który napędzi cały zysk firmy. Pewnie jeszcze troszeczkę poczekamy. W końcu tego CD Projekt Red, to im zarzucamy, że szumne zapowiedzi robili odnośnie Cyberpunka, nakręcali gigantyczny hype, a potem wypuścili niedopracowany produkt i obiecali, że nie będą tego robić przy kolejnych tytułach i mam nadzieję, że tak też będzie, że nie będzie zapowiadania szumnego Wiedźmina 4 przez 6 lat budowania jakiegoś hype'u, wynajęcie Viggo Mortensena do, albo nie, to tego Viggo Mortensen to dobrze się skojarzył, ale Aragorn w wersji Wiedźmina to nie. Zapomniałem, że Henry Cavill faktycznie byłby bardziej mocną postacią teraz do promocji Wiedźmina. Zwłaszcza, że sam jest fanem, z tego co się orientuję. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Poruszam to na TechNewsie, już bardzo długi jest też ten TechNews, z tego prostego względu, że jest to technologia gamingu, game devu w Polsce, jednak CD Projekt, pomimo tego, iż przez te kiepskie wyceny stracił na rzecz Techlandu, teraz Techland jest największą polską gamingową spółką i czekamy też na Dying Light. Mam nadzieję, że właśnie wszystkie te firmy Techland i CD Projekt, pomimo iż z obu obozów słyszę no niezbyt optymistyczne rzeczy, dowiozą swoje projekty i będą mieli pieniądze na inwestowanie w gry, na rozwijanie właśnie polskiego game devu, bo z technologicznego, a jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o tworzenie gier, też mówimy o technologii, punktu widzenia jest to dla naszego kraju bardzo istotne, dla jakby naszej branży gier. Fajnie by było, żeby nie tylko duże molochy jakieś takie, które cały czas skupiają coraz więcej studiów wydających gry, jak teraz Microsoft, Sony, EA, Ubisoft i tak dalej, błyszczały i brylowały na salonach, ale też te mniejsze studia, żeby też wypuszczały gigantyczne produkcje. Takie choćby jak Cyberpunk. No i trzymam kciuki, pomimo tego, iż nie jestem takim fanem jak Wiedźmina, mam nadzieję, że sukces Wiedźmina, przynajmniej trzech pierwszych części Cyberpunk, prędzej czy później przebije, no a potem nadejdzie Wiedźmin 4 i pozamiata. Taką mam nadzieję. Dzięki za dzisiaj. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wytrzymali cały dzisiejszy odcinek, bo jest on bardzo długi, ale no, bardzo istotny dla mnie i myślę, że w końcu jesteśmy PC Master Race fanami gamingu, no i nasz polski rodzimy gaming powinien być dla nas, znaczy powinien, nie powinien być może najważniejszy, bo niekoniecznie musimy czuć jakiś patriotyzm związany z konkretną marką, natomiast no fajnie by było, ja tak trochę mam. Jakby jestem za tym, żeby pewne marki się umacniały, zwłaszcza takie rodzime. Dobra, dziękuję Wam za dzisiaj bardzo. Jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy wytrzymali do końca. Dajcie znać w komentarzach, ci co wytrzymali do końca, dajcie znać, czy wytrzymaliście do końca. No a ja się z Wami żegnam. Życzę Wam oczywiście miłego dnia, wieczoru, nocy. Widzimy się jutro o 17:45 w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już coś ciekawego dla Was przygotuję. Może tym razem nie Tech News, a jakieś testy, jakieś składanko czegoś, albo inne ciekawe rzeczy. Zobaczymy. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.